Moi drodzy, ostatnich kilka myśli z zakończenia drogi krzyżowej na czasy ostateczne. Ostatnie kazanie, zachęty. Ci, co chcą jeszcze poszaleć z Bogiem w tej bitwie. Powolutku dzieci wszystko staje. 1070 w nowicjacie, nic nie kapie. Tam się jeszcze coś rusza, więc jak osiągniemy 1000, to byłoby to rewelacyjnie. 1000 zakonników, nie licząc przyjaciół. Powołanie do zakonu czasów ostatecznych jest jednorazowe. Po wejściu na tę drogę nigdy nie należy się oglądać. Mosty, po których na nią weszliście, spłoną. Nikt z was nie zwolni z tej drogi, ani ze ślubów, ani z przysięgi. Jednorazowy akt Boga. Wy podjęliście ten ogromny wysiłek. Mosty, po których na nich weszliście, spłoną. Tak jak Chrystus nie mógł zmienić biegu swojej drogi krzyżowej, aby wypełnić wolę Bożą, tak samo zakonnicy wybrani przez Maryję nie mogą zawrócić, uciec i poddać się w tej drodze. Zakonnicy, taki macie już tytuł. Drugi przywilej, wybrani przez Maryję. Czyli jesteście jej posagiem, jej dziećmi i chowani przez nią. Jutro już zacznę kazania o Maryi. Pójdę w niektóre orędzia na wykrot, o wykrocie, aby przez 2 albo 3 miesiące mówić o niej kazania. Bo ona prowadzi nas do króla. A ona po to przyszła na wykrot, aby zwyciężyć. I tam jasno mówi o intronizacji. Więc, moi drodzy, nie ma zawrotu, macie mosty popalone, nawet mi nie uciekajcie, nie poddawajcie się, bo ja was do skrzynki wsadzę do tej skrzynki, rozumiecie? Złapię panią Helenkę i puk do skrzynki. Dzieci, pokusy będą, słabości będą. Duch Święty mówi jasno, wszyscy muszą dojść do celu. Reguła jest dla nas zwornikiem przez Matkę Bożą, ale na drugim miejscu wspólnota zakonna. Jeden drugiego wspieramy. Dlatego będę was gonił na rekolekcje co roku. W zimie zorganizuję turnus jeden. Popatrzę dokładnie w kalendarz, a 2 turnusy w czasie wakacji. Chyba, dzieci, nie ma się zmiłuj. Ta bitwa jest ogromna. Wszyscy muszą dojść do celu, dlatego tylko ten cel powinni mieć przed oczyma. Reguła i Pismo Święte stają się słowem, którym powinni się żywić w czasie postów. Kiedy pościmy, obowiązkowo czytamy Pismo Święte i naszą regułę. Czyli środa, piątek, fragment, przeczytać reguły. Sakramenty będą karmić ich ciała i duszę. Tu jesteście dobrzy. Jesteście gorliwi. Codzienna msza święta, spowiedzi, choć macie biczowania. Przypominam, zawsze na pustelni jest kapłan. Raz na wieczernik, że was dzieci wyspowiada. A jeśli zaistnieje konieczność,
jestem w stanie tu sprowadzić dwugodzinne dyżury kapłana raz w tygodniu, jakbyście mieli problem ze spowiedzią. Ale to czas pokaże. Sakramenty będą karmić ciała i duszę, a łaska Pańska uczyni możliwym to, co dotąd było niemożliwe. Kresem cierpień Chrystusa jest zmartwychwstanie. Wielki triumf dobra i miłości. Czas tej pokuty jest skończony. Więc również łaska, jaką możecie zgromadzić i zjednać, jest ograniczona czasem, który jeszcze pozostawiam ludzkości na pokutę, nawrócenie i zadośćuczynienie. Dzieci, to jest ostatni etap tej cywilizacji. Czas pokuty jest skończony, więc również łaska, jaką możecie zgromadzić, zjednać, jest ograniczona czasem. Przecież pokuta nie będzie wieczna trwała, powariujemy wszyscy. Który jest, jeszcze pozostawiam ludzkości na pokutę, nawrócenie i zadośćuczynienie. Te myśli znajdą się w roku króla. A wam wszystkim mówię amen.